Niniejszy materiał opisuje rozbiórkę oraz przeróbkę pakietu litowo-polimerowego. Nieostrożne traktowanie tego typu baterii może spowodować ich gwałtowny zapłon, a w efekcie poważne straty w mieniu, uszczerbek na zdrowiu, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć. W związku z tym wszelkie działania podejmowane na podstawie tego materiału są podejmowane wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jakiś czas temu licytowałem przedmiot opisany jako bateria do fantoma w nadziei uzyskania taniej elektroniki do swoich przeróbek. Jednakże to, co otrzymałem, baterią do fantoma oczywiście jest, ale do fantoma 3, nie do fantoma 2. A zatem trafia się okazja, żeby zobaczyć, co taka bateryjka ma w środku. Jeżeli chodzi o budowę, nie będę się tu za bardzo rozwodził, dlatego że konstrukcyjnie jest identyczna z baterią do fantoma 2, co już jest opisane w poprzednich materiałach, czyli mamy płytę czołową, która jest przyklejona do obudowy typowej dosyć. W środku przekładki aluminiowe, no i same wnętrzności. Jak widać, to co wpadło mi w ręce jest substytutem, dlatego że nigdzie ani na przekładkach, ani na samym pakiecie nie ma oznaczeń DJI. Prawdopodobnie jest to jakiś chiński zamiennik. Dlaczego został sprzedany jako uszkodzony, od razu widać. Spuchnięte cele. Bateria jest całkowicie martwa. Teraz skupmy się na tym, co można by z nią zrobić i co ona ma w środku. Jak widać, jest ona zbliżona do baterii od Fantoma 2, aczkolwiek jest kilka istotnych różnic, które nam chętnym do przeróbek mogą być bardzo pomocne. A mianowicie, po kolei, mamy sobie górną płytkę z mądrością baterii i podobnie jak w przypadku Fantoma 2, płytkę dystrybucyjną. Widać, o. Pospinane razem cele. W przypadku Fantoma 3 cel mamy 4 i są to cele typu LiHV, czyli lipole o podwyższonym napięciu. I tak, mamy sobie baterijkę 4S, tak. I co ciekawe, złącze główne i komunikacyjne jest osobno, czyli nie trzeba bawić się wcięcie płytki, tak jak to miało miejsce w przypadku Fantoma 2. Mamy tutaj już gotowy element, czyli de facto wystarczy odlutować przewody główne, przerobić tutaj złącze monitorujące stan pakietu na 4S do złącza balansera. Tutaj z boku mamy czujnik temperatury, tak samo jak w Fantomie 2. No i w sumie to by było tyle, jeżeli chodzi o tą konstrukcję. Zobaczmy, czy podłączając typowo baterię 4S uda mi się ożywić elektronikę. Tutaj mamy płytkę dystrybucyjną. Odciąłem cele na potrzeby naszych testów. No i widać, mamy tutaj plus, był przylutowany, tu minus. Opisane, jak cele są ułożone. No i złączę balansera, tak. Mamy tutaj od tej strony plus, pierwsza, druga cela, druga, trzecia, trzecia, czwarta i minus czwartej celi. No i na potrzeby naszych eksperymentów polutowałem takiego oto pajączka. Czyli tak jak
są kolejno druciki w kabelku balansera, tak tutaj przylutowałem do złącza pakietu. No i zobaczmy, czy to cokolwiek wybuchnie, czy nie wybuchnie. Mam tutaj baterię jakąś. Nie latam na 4S, więc musiałem pożyczyć. Nie wiem, w jakim ona jest stanie, szczerze mówiąc. Niestety nie jest to licha V, tylko typowy Lipol. No ale czterocelowy. Zobaczmy, czy coś się stanie. O, świeci. Czy elektronika się obudziła? Wyłączył się. Zgłasza, że wszystkie cele naładowane. Czyli teoretycznie istnieje możliwość podniesienia elektroniki lub podmiany pakietu na inny z wykorzystaniem elektroniki w baterii Fantoma. Niestety nie posiadam Fantoma 3, więc nie jestem w stanie sprawdzić, czy Fantom 3 pozytywnie zareaguje na taką przeróbkę i czy będzie chciał latać i ile będzie chciał latać na czymś takim. Aczkolwiek teoretycznie rzecz biorąc, jak widać, można baterię od Fantoma 3 potraktować w dokładnie ten sam sposób, jak traktowaliśmy w poprzednich materiałach baterię od Fantoma 2. Jeżeli komuś się uda taka przeróbka, sprawdzi u siebie na Fantomie 3, że to działa, że to ma szansę powodzenia, to poproszę o info w komentarzach, że to ma jakikolwiek sens. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia.